W tym filmiku prezentuję brzmienia dostarczone w paczce sampli Urban Roulette. Jest to rozszerzenie programu MPC Beats dostarczane na przykład z niektórymi kontrolerami M-Audio. Oczywiście rozszerzenie te można kupić zupełnie samodzielnie na stronie Akai. Z opisu widzimy, że paczka składa się z 800 MB sampli i odczytujemy, że mamy tutaj 50 bębnów, 200 wzorów i 1000 pętli i próbek. Zobaczmy w takim razie, co to jest. Ja już tą paczkę tutaj załadowałem. Można ją tutaj odszukać na liście i przesłuchajmy i zobaczmy, co się tutaj w środku mieści. Jeżeli chodzi o programy, mamy tutaj instrument klawiszowy. Zestaw bębnowy. I zdaje się, że to jest wszystko. Niczego więcej tutaj nie ma. Tak więc, jak widać, jest to 5 zestawów bębnowych. Czy źle policzyłem? To są 4 zestawy bębnowe i jeden instrument typu key group. Oczywiście możemy przejrzeć wszystkie sample tutaj na rozwijalnej liście. Mamy tu również do dyspozycji sekwencje. Sprawdźmy. Jak widać, każdy z zestawów ma dostępną jedną gotową sekwencję. Pojawia się tu jeszcze coś o nazwie Project, czyli zdaje się, że jest to po prostu utwór demonstracyjny. Są to ewidentnie melodie, które już słyszeliśmy. Zobaczmy, co otrzymujemy tutaj po załadowaniu programu. Wygląda to tak, jakby tutaj były pojedyncze pętle. Każda trwająca jeden takt typu one shot, co zresztą widać tutaj po kolorze. Kolor fioletowy zazwyczaj w programach oznacza pętle melodyczne. Posłuchajmy. Thank you.
I to wszystko. Bank B, jak widać, jest pusty. Tak więc jest to 16 tego typu pętli. Po załadowaniu tutaj się stworzyła taka sekwencja. Można teraz tutaj na przykład załadować jakiś program bębnowy i spróbować to brzmienie tutaj poprawić. Zobaczmy pozostałe gotowe sekwencje, gotowe utwory. To również jest czterotaktowa pętla. Koniec. Jeżeli w trakcie odtwarzania jakiejś sekwencji wybiorę inną sekwencję, to ona po prostu zostanie odtworzona jako następna, niezależnie od tego, że tutaj jest włączone zapętlenie. Taka mała ciekawostka. Tak więc to jest cała zawartość tego rozszerzenia. Tak brzmią gotowe utwory, które tutaj są zawarte, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz, korzystając z programu MPC Beats, żeby te utwory poprzerabiać, żeby dodać jakieś partie, jakieś melodie, partie innych instrumentów, które są tutaj dostępne. Można tutaj pozmieniać tą perkusję i generalnie spróbować na tej podstawie stworzyć coś swojego, coś nowego. Wszystkie te melodie można oczywiście wyedytować, można zmienić ich tonację, ale o tym opowiadam w innych filmikach. W innych filmikach zaprezentuję także pozostałe rozszerzenia, pozostałe paczki sampli dostępne z kontrolerami firmy M-Audio. Oczywiście, jeżeli filmik się spodobał, to bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i zostawienie łapki w górę. Do następnego filmika.